Polo Lista. Za oknem pogoda deszczowa, nieprzyjemna, ale my rozgrzewamy was najgorętszą dawką muzyki Disco Polo, jak co sobotę, jak co niedzielę. Witam serdecznie, Piotrek Jakubiak. A jest co robić, jeśli chodzi o Polo Listę, ponieważ jesienią zespoły, wokaliści, wokalistki nie zwalniają tempa. Pojawia się mnóstwo fantastycznych premier, m.in. od grupy Diadem, Junior, Makaro, Boys, Intense, Chadomen, Focus i Blondie. No a wkrótce także zapowiedziały swoje premiery Etna, Topki, Jorgus i Szpilki, no i Bajorek. Także bądźcie z nami, ponieważ w Polo Liście bardzo dużo będzie się działo, a aby zapewnić wam większą dawkę, no to ja mam jeszcze taką dodatkową niespodziankę. Od przyszłego weekendu mamy dla was podwójną dawkę diskoterapii. Polo Lista będzie trwała 2 godziny w sobotę i 2 godziny w niedzielę, a w międzyczasie jeszcze mnóstwo fantastycznych niespodzianek. Jeśli chcecie się dowiedzieć jakich, bądźcie z nami już za tydzień. Na pewno wszystko się okaże. Ale to nie wszystko, ponieważ szykujemy wam również parę niespodzianek na dzisiaj. Między innymi to, że moim gościem jest dziś Paweł Makarewicz z grupy Makaro, reprezentant michałowskiej sceny Disco Polo. Cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Paweł to młoda, Paweł, grupa Makaro przede wszystkim, to młoda, dynamiczna formacja muzyczna. Powstała w 2019 roku, mam rację? Tak. Nie mylę się. No, z inicjatywy właśnie Pawła, który nie tylko jest liderem wokalistów, ale też autorem tekstów zespołu, tworzy muzykę disco z wpływami lat 90. I to usłyszymy już za chwilę, ponieważ dzisiaj na 7. miejscu właśnie znalazła się premierowa nowość od grupy Makaro, To jeszcze nie pora. A na miejscu 6. grupa Milano, Kochana moja, która jest z nami już od jakiegoś czasu, a dziś na tym samym miejscu co wczoraj. To co, Paweł, zaczynamy? Jak najbardziej. No to super. W takim razie rozpoczynamy nasze niedzielne notowanie Polo Listy. Miejsce 7. Polo. Nowość. Taneczna lista przebojów Radia Yard. Polo Lista. Miejsce 6. To właśnie ty, moja kochana, aż
się żyć, śpiewać do rana, rozpędzasz smutki, dajesz nadzieję na lepsze dni. Tyś ukojeniem, to właśnie ty, moja kochana, aż chce się żyć, śpiewać do rana, rozpędzasz smutki, dajesz nadzieję na lepsze dni. Tyś ukojeniem, życie nieraz bywa okrutne, aż boli. Radio Yard. Taneczne hity. Ja przypominam, że dzisiaj naszym gościem w Pololiście jest Paweł Makarewicz z grupy Makaro. Ty, Paweł, zyskałeś popularność dzięki udziałowi w programie Disco Star w 2012 i 2019, jak dobrze pamiętam. Także dzięki promocji swojej piosenki Graj nam stroną duszy na TikToku, gdzie się dosyć prężnie udzielasz. I tam masz sporą rzeszę fanów, prawda? I duże zainteresowanie. Tak, bardzo duże. Jeśli chodzi o Disco Star, no to powiem ci tak. W jury, z tego co pamiętam ten odcinek, to siedział Paweł Jasionowski z Mastersów, siedział Marcin Miller z Boysów i Radek Liszewski z grupy Wicked. Jak ty wspominasz to spotkanie? Pierwsze moje spotkanie zaczęło się tak naprawdę w roku 2012, gdzie to była pierwsza edycja tego programu. I tam tak naprawdę był wtedy największy stres. W roku 2019 już ten stres był troszkę mniejszy, no bo wiadomo, już byłeś bardziej świadomym wokalistą. Tak. I przede wszystkim nie nastawiałem się na wygranie programu, tylko na przypomnienie sobie o kim jest Paweł Makarewicz. Może tak. Bo w ogóle zarówno Marcin Miller, jak i Radek Liszewski, oni wszyscy stwierdzili, że drzemie w tobie potencjał i że jest szansa na to, żebyś był naprawdę fajnym wokalistą i znanym. Także mi się wydaje, że chyba miło takie słowa usłyszeć, prawda? No dla mnie to było po prostu jak gruzyckie nieba, także
strasznie się cieszyłem z tego i było to bardzo przyjemne. No a jeśli chodzi o Marcina Millera, to jak ty podchodzisz do tych piosenek z lat 90? Bo u ciebie w twoich utworach widać mocno tę inspirację latami 90, ale Marcin Miller jest jakby prowodyrem tych pierwszych piosenek. Tak, tak, tak. Przede wszystkim ja mam bardzo ogromny sentyment do utworów z lat 90, ale też czerpię inspirację z tego, co czytam od ludzi, tak, aby iść dalej w tym kierunku, aby po prostu piosenki zespołu Makaro były dalej w klimacie lat 90. No i ja też mam ogromny sentyment do tych lat 90, do tych piosenek z początku istnienia muzyki disco polo. Już za chwilę właśnie taką piosenkę usłyszymy, bo dziś na miejscu piątym właśnie grupa Boys, właśnie Marcin Miller i ich utwór z 1994 roku, Jagódka. Ale zanim to usłyszymy, jeszcze gorącą premierę prosto od Chadomena. Chadomen zrobił fajny numer Na końcu świata. Rozmawialiśmy o tym teraz, prawda? Tak. Poza anteną. Że trochę inny. Bardzo inna odskocznia i chcę więcej. Pozdrawiam Pawła. My też chcemy więcej Chadomena. A to czy wam się również spodoba, to usłyszymy już zaraz i poznamy po waszych głosach. Bo ja przypominam, że to od was zależy, jak kształtuje się nasza pololista. Wy wchodzicie na naszą stronę, głosujecie, wybieracie. A teraz już słuchacie Chadomena. Pololista. Pololista. W Radiu Yard. Polo. Propozycja. Polo. Nowość. Te szare ulice, po których ze mną szłaś, zamykam oczy i próbuję cofnąć czas. Wiem, było minęło i nie warto wracać już, choć tego co czuję nie przykrył jeszcze kurz. Na końcu świata będę tam, bo ja wciąż nadzieję mam. Na końcu świata dla ciebie tylko gram. Na końcu świata będę tam, bo ja wciąż nadzieję mam. Na końcu świata tam dla ciebie tylko gram. Dawno wiatr, a kamienice zamienili na nowy świat. Powiedz dlaczego nie chciałeś zostać tu. Ja będę czekał do ostatniego dnia. Na końcu świata będę. Tylko gram. Na końcu świata będę tam, bo ja wciąż nadzieję mam. Na końcu świata tam dla ciebie tylko gram. Taneczna lista przebojów Radia Yard. Miejsce piąte. Polo. Spadek. Gdy poszedłem na staz, zobaczyłem jak szła w
Włosy czarne i oczy jak łza. Objaw ludzko, ty ma słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? Objaw ludzko, ty ma słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? Słońce znikało gdzieś, a ty stałaś samotna we mgle. O jak długo ty masz, słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? O jak długo ty masz, słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? Ile szumiał ten las, który pierwszy raz ujrzałem cię. O jak długo ty ma, słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? O jak długo ty ma, słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? Nagle zrobiłaś gest i odwróciłaś się. Na policzku twym ujrzałem łzę. O jak długo ty ma, słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? O jak długo ty ma, słodka dziewczyno ma. Czemu jesteś wciąż na mnie zła? Za sprawą Pololisty i oczywiście też Marcina Millera z grupy Boys na chwilę wróciliśmy do lat 90. Bardzo przyjemnie się zrobiło. Bardzo przyjemnie. Lubię ten klimat i często lubię wracać. Ja też bardzo lubię, a tylko właśnie chyba w Pololiście jest tak, że można usłyszeć te przeboje stare sprzed kilkudziesięciu, kilkunastu nawet lat i te nowości, premiery połączone, prawda? Prawda. Tak. Niech się utrzymają jak najdłużej. A nie wiem, czy wiecie, Paweł przed chwilką tak poza anteną, to tak między słowami namawiał mnie, żebym ja założył swój zespół Disco Polo i też zaczął śpiewać. Myślę, że powinieneś wrócić. No jeżeli kiedyś grałeś na keyboardzie i tak dalej, to jak najbardziej. Polecasz karierę disco polowca? Polecam ogólnie granie. Granie muzyki disco polo, bo jednak to jest muzyka lekka, łatwa, przyjemna i można się bardzo fajnie rozweselić. Nawet w taką ponurą pogodę, jaką mamy dzisiaj za oknem. No tak, a powiedz mi, bo zawsze mnie to zastanawiało. Grasz na scenach większych, mniejszych. Mhm. Grałeś też u siebie w miejscowości, w Michałowie. Z tego, co pamiętam, na Dniach Michałowa. Tak. Tak. W Sokolu, tak? Na Dniu Grzyba? Tak. Czyli gdzieś tam na tych scenach w swojej społeczności występujesz. A potem Paweł Makarewicz schodzi ze sceny, no i na drugi dzień idzie sobie do sklepu spożywczego, idzie zatankować paliwo. Jak odbierają ciebie ludzie? Czy rozpoznają cię u ciebie w miejscowości? To znaczy tak, no Michałowo jest, nie jest takim dużym miasteczkiem. Jest, zaczynałem jako może gwiazda, to za dużo powiedziane słowo, ale no, jako osoba publiczna, taka mniej znana, lokalna przede wszystkim, tak? Jako taki artysta lokalny. Tak, ludzie znają mnie, znają moją osobę, wiedzą, kto to jest Paweł Makarewicz i
pozdrawiam wszystkich znajomych oraz słuchaczy. My też oczywiście pozdrawiamy, bo kiedy w Pololiście było Graj nam struną duszy, to powiem ci, że ja byłem zaskoczony. Było tak wielu fanów twoich piosenek, było tak wielu głosujących, że ja sobie myślałem, to chyba całe Michałowo i jeszcze poboczne miejscowości muszą głosować, skoro naprawdę tak, tyle jest. Tak, to prawda. Czyli te piosenki, które wykonujesz, spotykają się z fajnym odbiorem. Jak najbardziej. Nie tylko w Michałowie. Nie tylko w Michałowie. Z tego, co docierają do mnie słuchy, to Lubelszczyzna nawet także i gdzieś tam dół Polski, także jak najbardziej. Wszędzie tak naprawdę, wszędzie. A powiedz mi w takim razie, z czym tobie kojarzy się Podlasie? No nam tutaj ciężko mieszkańcom tego regionu jakby się wypowiadać, ale... Mogę śmiało powiedzieć, że jest to stolica muzyki disco polo. No na to czekałem. A to co więcej jeszcze? Przede wszystkim z naszym takim swojskim troszkę klimatem, takim może troszeczkę wschodnim, troszeczkę, bo mamy tutaj bardzo blisko, tak, do wschodniej granicy i myślę, że gdzieś to w nas płynie ta słowiańska krew w każdym z nas i bardzo dobrze się przy tym czujemy, bawimy, dlatego lubimy słuchać muzyki disco polo. No to prawda, nie wiem czy zauważyłeś, w ogóle na Podlasiu wyrastają takie pewne ośrodki muzyki disco polo. No wiadomo, Białystok był, jest i będzie stolicą disco polo, ale tak, Zambrów, z którego pochodzi Masters, Dawid Narożny, grupa Intense, a teraz Michałowo na przykład, Jobery, Makaro, też powoli gdzieś tam dogania te inne miejscowości. Zauważyłeś, no mam nadzieję, zauważyłem, ale przede wszystkim mamy też pierwszą szkołę muzyki disco polo w Michałowie. No właśnie, także to też trzeba podkreślić. Ale znasz chłopaków z Jobery? Oczywiście, są to moi bardzo dobrzy przyjaciele, których pozdrawiam z tego miejsca bardzo serdecznie. No i my też oczywiście gorąco ich pozdrawiamy, a jeśli wspomniałem o grupie Intense, to dzisiaj również gorąca premiera, gorąca nowość prosto od Kamila Czarnieckiego. Trzymaj się od niego z dala, to jest numer, który usłyszymy już za chwilę i na który już od godziny 11 będziecie mogli spokojnie głosować, wtedy pojawi się na naszej stronie nowa formułka do głosowania, a na miejscu czwartym dzisiaj znalazł się, a również reprezentant naszego regionu, a powiesz kto? Marcin Siegieńczuk, Nauczyłem się bez ciebie żyć. Piękna ballada prosto od Marcina Siegieńczuka, też już za chwilę w Pololiście. No to zapraszamy. Radio Yard. Polo propozycja. Od niego zdala. Wszystkie koło tak mówiły ci, powtarzała również mama. Życie z panem tym to dramat. Trzymaj się od niego zdala. Wszystkie koło tak mówiły ci, powtarzała również mama. Jednak chciała sprawdzić sama. Jedna oczy ma tak cudne, druga czarujący uśmiech. Obawiam się kolejnej, co zrobi, kiedy skradnie serce. Trzymaj się od niego z dala. Wszystkie koło tak mówiły ci, powtarzała również mama. Życie z panem tym to dramat. Trzymaj się od niego z dala. Wszystkie koło tak mówiły ci, powtarzała również mama. Jednak chciała sprawdzić sama. Trzymaj się od niego z dala. Wszystkie koło
tak mówiły ci, powtarzała również mama, życie z panem tym to dramat. Trzymaj się od niego z dala, wszystkim to tak mówiły ci, powtarzała również mama, jednak chciałaś sprawdzić sama. Miejsce czwarte. Polo. Spadek. Nauczyłem się bez ciebie żyć. Masz do szczęścia pociąg dzisiaj. Zatrzymuję. Żona zgoła, choć opadła kurtyna. Na sali gwar, lecz nie słychać braw. Następny akt się dopiero zaczyna. Reżyser śpi, scenariusza brak. Nauczyłem się bez ciebie żyć, kochanie, bez tych słów czułości i ciepła. Posprzątałem to, co było rozsypane i nie wracam już, ta myśl uciekła. Nauczyłem się bez ciebie żyć, tak czuję strat i zysku, bilans wykonałem. Nasz do szczęścia pociąg dzisiaj zatrzymuję i wysiadam, choć tego nie chciałem. Szomas gołan, bo wypada tak trzeba. Na sali już po widowni znikł ślad. Nadziei teatr schodzi na ziemię z nieba. Pogasły światła, głównych aktorów brak. Aktorów brak. Nauczyłem się bez ciebie żyć, kochanie, bez tych słów czułości i ciepła. Posprzątałem to, co było rozsypane i nie wracam już, ta myśl uciekła. Nauczyłem się bez ciebie żyć, tak czuję strat i zysku, bilans wykonałem. Nasz do szczęścia pociąg dzisiaj zatrzymuję i wysiadam, choć tego nie chciałem. Nasz do szczęścia pociąg dzisiaj zatrzymuję i wysiadam, choć tego nie chciałem. Radio Yard. Jak robią tygryski, rau, rau, rau. A jak robią liski, ojej. Jak robią tygryski, rau, rau, rau. A jak robią liski, skacze, skacze jak ten tygrysek. Jesteś słodka jak ten lisek. Skacze, skacze jak ten lisek. Jesteś słodka jak ten tygrysek. Skacze, skacze jak ten tygrysek. Jesteś słodka jak ten lisek. Skacze, skacze jak ten lisek. Jesteś słodka jak ten tygrysek. Skacze, skacze jak ten tygrysek. Jesteś słodka jak ten lisek. Skacze, skacze.
jak robią tygryski, ram, ram, ram. A jak robią liski, ojej. Jak robią tygryski, ram, ram, ram. A jak robią liski, lisek drapie się po brzuszku, a tygrysek leży w łóżku. Lisek zabija swą kitą, a tygrysek bawi się kitą. Lisek drapie się po brzuszku, a tygrysek leży w łóżku. Lisek zabija swą kitą, a tygrysek bawi się kitą. Tygrysico, skacze, skacze, jak tygrysek, jesteś słodka, jak ten lisek. Skacze, skacze, jak ten lisek, jesteś słodka, jak tygrysek. Skacze, skacze, jak tygrysek, jesteś słodka, jak ten lisek. Skacze, skacze, jak ten lisek, jesteś słodka, jak tygrysek. Skacze, skacze, jak tygrysek, jesteś słodka, jak ten lisek. Skacze, skacze, jak ten lisek, jesteś słodka, jak tygrysek. Skacze, skacze, jak tygrysek, jesteś słodka, jak ten lisek. Skacze, skacze, jak ten lisek, jesteś słodka, jak tygrysek. Paweł, jak robią tygryski? Rau, rau, rau. Dokładnie tak. To była propozycja prosto od Pawła Makarewicza z grupy Makaro. To chyba taki koleżeński układ, że zaproponowałeś akurat tą piosenkę od grupy Jobery z Michałowa. Trzeba bronić swoich, także Jobery guru. A przy okazji promować fajną muzykę. Oczywiście, jak najbardziej. Słuchaj, ja przy okazji chciałem cię podpytać, no bo jesteś na scenie, ale poza sceną też prowadzisz życie. Jakie są zainteresowania twoje? Jakie jest hobby? To tak, moim hobby takim od nastolatka w sumie, to się zaczęło lutnictwo. Nie mylić z lotnictwem. Lutnik jest to osoba, która robi gitary, bo ja gram na gitarze i troszkę się tym zajmuję. Lubię renowacje starych instrumentów. To takie nietypowe na dzisiejsze czasy. Tak, ale to już teraz z tym rzadko, no bo oczywiście też mam pracę, też i muzyka dochodzi i wiele innych obowiązków, także jak tylko jest gdzieś tam jakiś wolny czas i trzeba coś tam zrobić komuś z gitarką czy coś takiego, to czasami. Wiadomo, że trzeba się udać do Pawła. No, można tak powiedzieć. Fajnie. No dobra, a z drugiej strony dzisiaj mnóstwo fantastycznych zespołów wystąpiło w Pololiście. Mm-hmm. Gdybyś ty mógł zagłosować na któryś numer, to już był ten numer, czy dopiero będzie jeszcze, mając przed sobą dzisiejsze notowanie? Ja powiem tak, ja mam bardzo trudny wybór, bo tutaj no, jest bardzo dużo dobrych numerów. No i ciężko się zdecydować tak naprawdę, ale... Może jeszcze nic nie będę mówił. Mm-hmm. A masz swój ulubiony zespół w ogóle, jeśli chodzi o muzykę disco polo? No tak. To jest, zdradzisz nam? To są... cztery litery tego zespołu, czyli zespół Boys. Wiesz co, mogłem nawet tak obstawiać, więc wydaje mi się, że chyba dużym przeżyciem było dla ciebie też spotkanie Marcina Millera, prawda, w Disco Star? No tak, tak, szczególnie w tym pierwszym Disco Star w roku 2012, to po prostu aż się trzęsłem, jak zobaczyłem legendę, tak, także to było trochę takie ale Marcin się okazał takim naturalnym, fajnym, sympatycznym, prostym, fajnym człowiekiem, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Boys już dzisiaj w Pololiście był z numerem Jagódka, a przed nami miejsce trzecie, a dziś na miejscu trzecim Piękni i Młodzi ze swoją gorącą nowością Drama i miejsce drugie, a to jest małe zaskoczenie, ponieważ Tsunami od Kamila Chrudzińskiego, grupy Ekstazy, przez dłuższy czas na pierwszym miejscu, dzisiaj wskoczył na drugie. A kto jest na pierwszym? A to tego dowiemy się już wkrótce. Pololista. Miejsce trzecie. Polo Nowość. Kolejna drama, ja sama, moja bluza pachnie tobą, gdy o nim mówisz znów niedobrze mi. Wracam Uberem, nie wyszło nam. Te głupie teksty twoich min już dosyć mam. Jakie to słabe, że tracisz czas. Podpalasz każdą chwilę, nie mam żadnych szans.
To chyba koniec, nie ma już nas. Te puste story, głucha cisza czterech ścian. Czy to możliwe? Zapomnieć jak? Gdzie znajdę spokój? Co mam zrobić? Powiedz jak. Nie mam siły, boję się. Za oknem ciemno, nie ma się. Płynie makijaż, a ja czekam na DM. Kolejna drama, ja sama. Moja bluza pachnie tobą. Już nie mówisz mona mi. Kolejna drama, ja sama. Taneczna lista przebojów Radia Yard. Polo lista. Miejsce drugie. Polo spadek. Mam cię na myśli teraz. W mojej głowie tylko ty. Mam ciebie na myśli teraz, mam w swej głowie, to nie żart. Jak tsunami mnie zabierasz, tej miłości jestem wart. Tak na początek tej znajomości. Ty musisz wiedzieć, że ja chcę, żeby nam wszyscy mogli zazdrościć, że dobrze tak dobraliśmy się. Chciałbym wyróżnić nasze uczucie, zapisać gdzieś miłosny ślad. I tak mniej więcej w niewielkim skrócie chcę tylko z tobą ruszyć w świat. Mam ciebie na myśli teraz, mam. Zapewniony słowami twymi, tak pewien wzajemności twej i bezbędnego poczucia winy. Złączeni mocno, tak jak wiąże klej. Jesteśmy inni, różni od wszystkich, w każdym detalu, czynach swych. Tak wyjątkowi, bo zakochani, gonimy każdą noc i świt. Zabierasz tej miłości.
mnie zabierasz. Mam ciebie na myśli teraz, mam w tej głowie, to nie żart. Jak tsunami mnie zabierasz, tej miłości jestem wart. Mam ciebie na myśli teraz, mam w tej głowie, to nie żart. Jak tsunami mnie zabierasz, tej miłości jestem wart. Taneczna lista przebojów Radia Yard. Polo Lista. Polo Lista. Trwa Polo Lista, czyli najbardziej roztańczona lista przebojów muzyki taneczno-rozrywkowej w Polsce, na świecie, a może i nawet w całym wszechświecie. A ja przypominam, że moim gościem dzisiaj cały czas i współprowadzącym Polo Listę jest Paweł Makarewicz z grupy Makaro. Tak, witam. Jesteś, nie uciekłeś nigdzie. Jestem cały czas. Paweł dzisiaj nie przyszedł do nas z pustymi rękoma. Paweł przyniósł dzisiaj swoje płytki do rozdania. No i co, może byśmy trochę rozdali tych płyt, jak myślisz? No możemy rozdać. Tak? Możemy rozdać. Mamy takie dwie płyty. No ale co, może jakiś konkursik? No jeśli są wśród nas fani grupy Makaro albo osoby, które nas uważnie słuchają i śledzą karierę Pawła, no to będzie dla nich dosyć łatwe pytanie, jak myślisz? Będzie myślę, łatwe? Że tak. Będzie, tak? Ale może to ty zadasz? Tak, tak. No to dobra. W takim razie ja zadam pytanie. Napiszcie do nas na nasz facebookowy profil, na Messengerze do nas napiszcie, w jakikolwiek sposób skontaktujcie się z nami, kto pierwszy odpowie, ten wygrywa. Dwie pierwsze osoby dostaną płytki, a pytanie konkursowe brzmi: jaki utwór grupy Scanner śpiewał Paweł w Disco Star w 2019 roku? I to jest czekamy na wasze odpowiedzi, można to bardzo łatwo znaleźć, także... Tak. Może zanucimy, co? Zanucisz, jak to szło? O, za łatwo, już teraz to chyba wszyscy będą wiedzieli. Także my czekamy, kto pierwszy napisze do nas na naszym Messengerze facebookowym Radia Yard, jaką piosenkę Paweł śpiewał właśnie w Disco Star w 2019 roku, to zgarnia płytki. I to nie byle jakie, bo z autografem. Z autografem, podpisane. No cóż, no ja powtarzam to bardzo często, bo w zasadzie co tydzień, i wydaje mi się, że chyba powinienem sobie to gdzieś wytatuować, że wszystko co dobre szybko się kończy, nasza pololista też dobiega końca. No ja bym chciał, żebyś ty na koniec jeszcze może zachęcił do głosowania na swój utwór, który dzisiaj jest. To jeszcze nie pora, ale to jest pora, żeby zachęcić do głosowania na twój utwór, i może chciałbyś kogoś pozdrowić przy okazji. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom, wszystkim znajomym, którzy głosowali i dalej będą głosować na utwory zespołu Makaro, mam nadzieję przynajmniej, że będą głosować. I cóż, zachęcam wszystkich naprawdę do głosowania na nowość, to jeszcze nie pora, no ale pora na głosowanie. I na pozdrowienia. I na pozdrowienia. Szczególne pozdrowienia składam tutaj w kierunku Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, w którym pracuję, dla wszystkich pracowników oraz dyrekcji. Serdeczna. A my się przyłączamy do tych pozdrowień. No i czas na pierwsze miejsce w dzisiejszej pololiście. Dziś zwycięzcą, a troszkę nieoczekiwanym, jest grupa Playboys i ich król, który po królewsku powrócił na podium naszej listy przebojów. Proszę bardzo, zaczynamy w takim razie, a ja dziękuję za dzisiejszą pololistę i do usłyszenia. Miejsce pierwsze. Polo. Awans. Laura.
Solista. W soboty i niedzielę od 10:00.